Witam wszystkich entuzjastów gier strategicznych i nie tylko. Stoimy w tym momencie przed centrum Yengu, to miasto Rebeki, miasto, które mam nadzieję uda nam się zdobyć przy odrobinie szczęścia. Nasze jednostki tutaj czekają, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teoretycznie jednostek mamy na to, żeby to zająć. Też sprawdzałem w moim arkuszu kalkulacyjnym, jak będzie wyglądał atak tutaj tej drużyny przeciwpancernej i ze wszystkimi bonusami powinniśmy dostać nie 3,9 tak jak w tej chwili, tylko coś koło 17. Także zobaczymy, może nam się uda to dostać, a to 17 z bonusu, który ma ten człowiek, przeklęty amulet, który daje 50 do obrażeń i bliskość z naszym dowódcą. I bez ruchu oczywiście. Także spróbujmy zrobić pierwszy ruch. Jest następujący. Chcielibyśmy tym oczywiście podejść jak najbliżej, ale jak podejdziemy, zaczną strzelać do niego. Dlatego bym tutaj puścił na początku jedną jednostkę, która może ewentualnie stracić, którą możemy stracić. Staniemy ją tutaj. O, ona od razu dostanie po głowie. Ale może też od razu rzucić granatem. I zadać obrażenia 1-3. Zobaczmy, jak jest bez granatu. 0-9, czyli granat lepszy. I to by było zadanie tej jednostki. Później tak, przejdziemy tą w tym kierunku, żeby stała koło dowódcy. Tym podjedziemy tutaj. Tym chyba już się ruszyć nie możemy, zgadza się. I tym też nie. Ci się już ruszyli. Ten może ewentualnie jeszcze strzelić. O sile 5-9, ale to jak mówię, to powinno się jeszcze mocno zmienić. Ten też może zaatakować. Dobra, 4-1. Także to mamy zrobione. I może strzelić jeszcze z tego Gangira. Ale to zrobimy może jak będziemy mieć już ten amulet. Tu mamy naszego transportera. Niech jedzie. Poza tym tu możemy strzelić w naszego przeciwnika. Ale tutaj mamy naszych pustelników, którzy nam pomogą. Pierwsza jednostka sanitariuszy bojowych. Niech idą na front. Ten też niech idzie tutaj w tym kierunku. Może te pnącza będzie się nimi zajmie, zanim postawimy nowe miasto. Tutaj wszystko jest ustawione, także nie mamy się co przejmować. I zakończmy turę. Zobaczmy, co się stanie. No, oczywiście ten zginął. To było do przewidzenia. Także jednego frajera mniej mamy niestety. Ale to było jego zadanie. Odciągnąć atak od naszych najważniejszych jednostek. Także swoje zadanie wykonał. To jest najważniejsze. Tutaj się pastwią nad Abhanem. Tutaj się pastwią. Dobrze, nasze jednostki. Na razie to wygląda no, niezbyt dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery jednostki mam tylko. Ale tą możemy już podjechać. Tym możemy podejść. I zrobimy następujący manewr. Tym podejdziemy tutaj. Tym podejdziemy tutaj. Teraz tak, tym musimy rzucić ten amulet, przeklęty amulet na miasto. Będziemy dawać 50% więcej obrażeń. Ten może jeszcze strzelić tą rakietą 3-6, ale może, no zróbmy to. Strzela rakietą. Dobra. Dobrze wygląda. Czy jeszcze coś może zrobić? Jeszcze może normalnie zaatakować.
I tutaj daje już obrażeń 6-1. No i teraz nasza najlepsza jednostka. Drużyna przeciwpancerna. Szkoda, że nie mamy tej drugiej, którą nam zniszczyli. To naprawdę jest... Ale zobaczcie, 17,9 obrażeń. 17,9. I to jeszcze dystansowo. Także już nam spadło to do 93 punktów. Ale jeszcze mamy naszego cyklona, który też tutaj trochę postrzela. I mamy jeszcze naszego bojownika, który ma maksymalną siłę. Mam nadzieję, że przeżyje. Ile mamy? 77. Tutaj mamy jeszcze naszego bojownika. Nie bojownika, transportera patrolowego. I on też może jeszcze strzelić z 3,8. Ten amulet jest na dwie tury, także pierwsza tura minęła. I jeszcze mamy naszego dowódcę. 4,6 jeszcze może zadać. I może zrobić system artyleryjski na 8. Zobaczcie, ciach. I może dać... Ops, jeszcze. Tu jeszcze robimy. Może dać jeszcze możliwość kryć się. Ale to chyba tylko temu. I temu ewentualnie. No ale zróbmy kryć się. Zgadza się. I... Może dać morale, ale morale nie potrzebujemy. Zgadza się? Morale jest na razie bardzo dobre. Ruch wykonany. Dobrze. Wydaj rozkazy. Tu możemy tego pokonać, ale on jest tu akurat w dymie, w mgle. Ale mimo wszystko się udało. Nowy poziom miasta, pięknie. Ty idziesz dalej na front. Ty idziesz tutaj. I mam nadzieję, że będziesz pomagał tutaj niszczyć te wnętrza. Tutaj mamy możliwość zrobienia... No, na razie chyba zbyt wielu rzeczy nie. Okej. Okay. Zobaczmy, jak tutaj jest w tym mieście. Czy tu coś jest jeszcze do zrobienia? Też nie ma, a w tym... Tu też robią. Okej. Okay. Tu rozkazów nie musimy wydawać. Zakończmy turę, zobaczmy, co się dzieje. To mnie najbardziej interesuje. Kogo będą tutaj strzelać? W tego naszego... Walkirię, niestety. Tu dostał jakiś bonus. Wyleczył się. O! A któż nam tutaj przychodzi? Plus 2 do budynków mieszkaniowych. Pięknie. Jedziemy dalej. Hangar montażowy bym chciał zrobić z chęcią. Także tym się musimy chyba wycofać. Coś czuję. Ale zobaczymy. Po kolei zrobimy tak. Na początku. Tu jest mgła. Świetnie. Mgła to jest plus 33 odporności na ataki. Tu coś jeszcze mamy. Zniekształcone soczewki. Nakłada cechę zniekształcone soczewki. Minus 2 morale, ok. Więc tak, zaczniemy atak od tutaj tych. 17,9, cały czas. Cały czas. Zobaczmy, ile tu jest? 46, o kurczę. Będzie ciężko w tej rundzie tutaj to dokończyć. Strzelimy tym. Dobra. Strzelimy tutaj tym. 7,5. Dobra. Ile zostało im? 33. I 7,6 może zaatakować. Chodzi o to, żeby oni nam tego nie przejęli, bo oni też będą strzelać. I wydaje mi się, że... w przyszłej turze nam się to uda. Powinno nam się udać, mam nadzieję taką.
Także tym się wycofamy, bo możemy go stracić. A to jest świetne miejsce do leczenia się. Włączymy mu tutaj leczenie. 11 punktów leczenia. Tym możemy podejść. I możemy tutaj jeszcze ewentualnie tym strzelić raz. Tutaj jest ile... Nie, 30 mają jeszcze. Nie, to jeszcze chyba tym razem zaatakujemy. Ten niezły atak. 22 zostało. No i zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ten jeszcze może podejść i zaatakować tutaj. Dobra. Idziemy tutaj. Ty idziesz tutaj, kochany. I mam nadzieję, że dostrojenie to nie. Możesz oczyścić pole. Kosztuje 5 minerałów i 5 wpływów. Dobra. Tutaj zrobimy lojalnościowy budynek, teatr holograficzny. Zrobimy tutaj jeszcze jedną przeciwpancerną. Tutaj już jedna jest i niech idzie też od razu na front, tak? Zakończmy turę, jedźmy dalej. O! Tu się ktoś pojawił. Ach, tego nam zaatakowali. No, ciężkie tutaj walki. No i ktoś go tutaj przywalił jednak. Także zdobyte, miasto zdobyte. Straciliśmy tylko jedną jednostkę z tego, co wygląda. Gratuluję zwycięzcy, lecz ta wygrana jest bez znaczenia. Beze mnie ludzkość skazana jest na zagładę. Jeśli nie przez potwory, to z powodu głodu, zarazy, starzenia się. Nie rozumiesz? Moje projekty trzeba kontynuować. Musimy przekroczyć tę granicę. Rebeka ponosi porażkę. Yes! Mamy! Zrobione. Także tutaj mamy tylko jeszcze jakieś jednostki, które możemy w dość prosty sposób zniszczyć. Ten może też troszkę postrzelać. Czy ten nie ma ruchu? Nie, ten ma ruch. Ma ruch. Dobra, i niech tutaj strzeli. Tutaj było centrum. Strzelmy w niego. Bardzo dobrze. I tym też jeszcze. Że... Co to daje? Algi daje, okej. Okay. Czyli żeśmy przygotowali miasto i nam zaje. No tutaj się miast nie zajmuje, także nie ma dużego problemu. Cel jest, został osiągnięty, to jest najważniejsze. Cel został osiągnięty. Nie ma już więcej Rebeki, także możemy wracać. Ten niech się tutaj leczy. To jest nasza najlepsza jednostka do zajmowania miast. Dajmy jej tutaj leczenie. Jeszcze, aha, ten jeszcze może też tu już jechać. No teraz musimy zobaczyć, pewnie trzeba będzie dyplomatycznie trochę podziałać. Także w sumie to ty możesz już sobie też tutaj wracać, bo chyba tu nie będziemy z nikim więcej walczyć. Zobaczmy, jak wygląda dyplomacja. Nastawieni na współpracę są. Ivy. Dobrze, żeby stali się naszymi sojusznikami. Rozmowa. Możemy zaoferować umowę handlową.
Zawiązujesz umowę handlową, co wzmacnia twoją reputację, przywódcy przyjaźnie nastawieni. Pięknie. Sojuszu na razie nie możemy. Tutaj poczekamy, bo to w dyplomacji nie należy robić takich szybkich ruchów. Tutaj jeszcze możemy coś zrobić. Też możemy zaoferować umowę handlową. Chcą opłatę. Jest ok. Mamy obojętność. Możemy zaoferować podarek średniej wielkości. Przyjaźnie nastawieni. Ok, zakończ rozmowę. Także jesteśmy już przyjaźnie nastawieni. Jeszcze raz sprawdźmy z nimi obydwoma. I jeżeli uda nam się zrobić sojusz, to wygląda na to, że powinniśmy wygrać tą grę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak jest napisane tutaj w kompendium, w... nie wiem, podpowiedzi zwycięstwo, dokładnie. Aby wygrać, pokonaj wszystkich graczy albo zjednocz ich w jednym sojuszu. Tak wygląda tutaj to wygranie. Tutaj możemy zrobić... jeszcze jeden trzeba zrobić teatr holograficzny. No niestety, tak to bywa. To bywa, moi mili. Albo sobie jeszcze kogoś wybierzemy jako cel, no zobaczymy. Chociaż to w tym momencie dyplomatycznie wygrać by nie było wcale źle. Także zobaczymy, czy to się uda. Ty robisz kolejną tutaj, żebyśmy mieli przejście. Kolejne przejście. Proszę bardzo, to i oczyść pole. Dobra. Także ty możesz sobie tutaj spokojnie wrócić. Ja? A ty sobie tutaj będziesz czekał. I teraz tak. Cóż ty możesz zrobić? No, bo jest tak. Tutaj jest nasza łotrzyca. Także tą łotrzycę też by można było zniszczyć, ale to ona jest zupełnie po drugiej stronie mapy. Zupełnie. Zupełnie po drugiej stronie mapy. Tutaj jest znowu Ivy. Z Ivy próbujemy mieć sojusz. No zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy będą chcieli sojusz, czy nie będą chcieli sojusz. Pewnie to będzie wszystko drogo kosztować. Ale tak to bywa. Dobra, wracajmy. Wracajcie. To możemy już wyłączyć. To świetnie działa. To działa świetnie. Wydaj rozkaz. Wracasz. Ty powinieneś się leczyć, mój kochany. Tak prawdę mówiąc. Powinieneś się leczyć, bo ty jesteś też naszą najlepszą jednostką, jaką mamy. Jedną z najlepszych. Takiego krzyżowca dobrze było zrobić, ale na razie nie mamy kasy. Pomiń miasto. Zakończ tury. Jedziemy dalej. Wybierz temat badań. Zobaczymy, jak z tą produkcją jest tych korsarzy. Za momencik. Implanty biologiczne. Nakłada cechę implant biologiczny na docelową biologiczną jednostkę sojuszniczą plus 15 redukcji obrażeń dzięki nieśmiertelności. A, zróbmy taki implant. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Ty sobie tutaj troszkę poczekasz. Ty już jesteś całkowicie... To może zrobimy inaczej. Wrócisz tutaj, tu się szybciej wyleczysz. Jedziesz tu. Jedziesz tutaj. Ty już byłeś. Ty idziesz. Dobra. Ok, zrobiłeś tutaj przeprawę. Teoretycznie byś mógł tutaj zrobić drogę.
droga ta droga, droga, ale... nie wiem, tu nie jest napisane, ile kosztuje. Ale to kosztowało też trochę tych surowców naszych. No ale już dostajemy 33 natury, także wygląda dobrze. Wygląda świetnie. Przejdźmy tutaj. I teraz zróbmy kolejną rzecz. Kolejny teatr. Żebyśmy wyszli na plus. Więcej nie chcemy. Wy tutaj możecie robić kolejne pole. Trójeczka jest ok. Zamykamy. Zakończ turę. Zobaczmy. Zobaczmy, co się wydarzy. Zobaczmy, co się tu jeszcze w tej grze wydarzy. Jestem bardzo ciekawy. Pustelnik wszystko zajmuje. Dni ostatnie. Sprawy są postawione na ostrzu noża. Oj, 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 oj. Twoi szpiedzy w końcu dowiedzieli się czegoś o fabrykach Zephona. W głębinach oceanu powstaje coś ogromnego. Ocaleli akrynowie z różnych zakątków pustkowi zbierają się w obozie pustelnika. Plotki krążą niczym sępy. Uchodźcy uciekają z miast. Klienci, handlarze bronią ustawiają się w kolejkach. Nikt nie wypowiedział wojny, lecz wszyscy wyczuwają, że zbliża się wielka bitwa. Uła. Czyli musimy się zbroić. Dni ostatnie. Dni ostatnie, moi mili. To może być ciężko, ale tutaj mamy bardzo zgraną paczkę. Także nie powinno być źle. Niech ten stanie tu, niech ten stanie tu. Niech oni na wypadek jakiejś akcji zbrojnej byli dokładnie w tym miejscu, w którym być powinni. Ty czekasz. Ty czekasz, ty czekasz, ty czekasz. Ty odchodzisz. Dobra. Ty zrobiłeś drogę. Możesz tu też zrobić drogę ewentualnie. Proszę bardzo, dostajesz akcję. Koszty 10 właśnie z minerałów. Dobra. Widzicie, droga jest, idzie. Pięknie. Będą się szybciej poruszać. Tu też chcieliśmy między tymi miastami zrobić. Tutaj też robimy sobie armię. Zobaczmy, czy jeszcze jakiegoś możemy bohatera. Chyba już nie. Ale może zrobimy tego prostego bojownika jeszcze. I tego krzyżowca bym chciał z chęcią. 60 minerałów. Bo tego krzyżowca jeszcze nie mamy. 60 minerałów, to w przyszłej turze. A tutaj dostaniesz, utrzymaj pozycję. A tu jest już wszystko gotowe. Okay. Ach, tu jeszcze możecie coś robić. Tu też macie problem z lojalnością. Zakończ turę, ok? Zobaczmy, czy nas pustelnik czasami nie zdradzi. Tak może być. Coś tak czuję, że tak będzie. Dni ostatnie. Zaczekaj 4 tygodnie i zdecydujesz, po której stronie opowiesz się w ostatniej bitwie. Ładnie, będziemy musieli się opowiedzieć, po której stronie stoimy. No zobaczymy. Także nasze jednostki będą potrzebne do tego, by bronić pewnie naszych miast. Ale on daleko tu idzie. Ale on tu daleko poszedł, tylko tutaj będzie ciężko z przejściem. Dobra. Ten niech idzie tu, ten niech idzie tutaj. Ten niech idzie tutaj. Ten tylko troszeczkę przejdzie. Ten też więcej nie przejdzie. Okej, szepczące byty. Ktoś wszedł w ładne... ładny shit. Tak to nazwę. Wypowiada wojnę, który z drugiej strony jest pustelnik. Czyli tu się coś dzieje. Ivy ma wojnę z pustelnikiem. Okej.
A ta ma wojnę z pustelnikiem i z Zefonem, ale tu jesteśmy przyjaźni. Tu też wspaniałomyślność, okej. Okay. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jestem bardzo ciekawy. Dobra. W takim razie 65. Musimy czekać na kolejną turę. Aha, tutaj kolejną tą zrobić. Proszę bardzo. Tutaj też coś. O, i już jest lojalność na plusie. Pięknie, pięknie, pięknie. Cóż my tutaj możemy zrobić ciekawego? Cóż my tutaj możemy ciekawego zrobić? Hangar montażowy możemy zrobić. Zakończ turę. Będziemy mieć jeszcze jakieś fajne. Jakąś fajną jednosteczkę. Zobaczcie, co tu się dzieje. Kurczę, jakie ruchy. Łotrzyca do nas idzie. Z sobą walczą. Muzyka się robi taka już bardzo mocna. Łotrzyca chce z nami rozmawiać. Potrzebujesz większej pomocy niż mogę ci dać. Poszukaj może kolejnych kumpli. Rozważenie oferty sojuszu stronie trzeciej. Rozważ złożenie oferty. No dobrze. Zaakceptuj złożenie oferty sojuszu stronie trzeciej. No dobrze. No to cześć. Zaoferuj wymianę map. A ona nie chce. Przyjaźnie nastawiona, zaoferuj wymianę map. Zaoferuj podarek. Średni, a nie chce im. Chociaż nie, oni chcą tylko. No te najważniejsze rzeczy, których im nie chcę dać, tak prawdę mówiąc. Anuluj akcję. Zakończ rozmowę. Dobra. I tak za 3 tury coś ma się tutaj wydarzyć. I tak za 3 tury ma się tutaj coś wydarzyć, moi mili. Czy my mamy ruchy? Mamy ruchy. Idziemy tu, idziemy tu. Idziemy tu. Idziemy tu. I w tym miejscu też sobie pójdziemy. Ten i ten. Dobra. Nasi bohaterowie z gwiazdkami. Już wyżej nie można tutaj podlecieć. Jeszcze jeden. Lojalnościowy. Tych teatrów mają od groma. Dobra, to jest wszystko zrobione. Pomiń, zakończ turę, zobaczymy, co się stanie. Ale nam tu wchodzą. Zobaczcie, ile ich tu jest. Łotrzyca. O kurcz. A gdzie my jesteśmy? Jesteśmy jeszcze dość daleko. Czyli będziemy pewnie musieli wybrać między łotrzycą a pustelnikiem, z tego co wygląda. Chociaż nie wiem, albo będzie jeszcze Ivy. Ivy, Ivy, Ivy. Widzimy tu gdzieś Ivy? Nie widzimy. Sanitariusz bojowy. Ma implant bioniczny. Teraz zobaczymy, jak to działa. Implant bioniczny. Implant bioniczny plus 30, plus 17% redukcji obrażeń dzięki nieśmiertelności. Może mu dać? I ten implant jest na jedną turę, czy to jest na. Teraz zobaczymy. Implant, implant, implant. Tu jest. Nie, to jest na zawsze. Redukcja obrażeń dzięki nieśmiertelności. Wow. Wygląda świetnie. Dobra, moi mili. Zobaczcie, za 2 tury musimy się decydować, po której stronie mamy stanąć, także następny odcinek będzie super interesujący z tego, co wygląda. I zobaczcie, co tu się dzieje. Wszyscy idą w naszym kierunku, także jakaś decydująca walka się tutaj będzie toczyć. Nasze jednostki wracają, także powinny zdążyć. Te 2 tury to zdążą tutaj wrócić do Gastrzep i wtedy będziemy tutaj działać. Oni nie mają jakichś mega mocnych jednostek, także powinniśmy sobie z tym poradzić. Mimo tego, że są naszymi sojusznikami, dużo zrobili dla nas, ale cóż, takie życie. Także dziękuję wam za uwagę.
Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz albo... Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybował kanału, może są takie osoby, nie wiem. Można to też zrobić. Także nie pozostaje mi nic innego do powiedzenia, jak cześć, ciao, pozdrawiam i pa, pa.